Witajcie, przychodzę dzisiaj do Was z takim bardzo małym i skromnym holem zakupowym od Gucci'ego. Kupiłam sobie moje pierwsze w życiu porządne markowe okulary przeciwsłoneczne i chciałabym Wam się nimi pochwalić. Chcę, żebyście zobaczyły, jak wyglądają takie dobre, prawdziwe, firmowe, fajne okulary przeciwsłoneczne. Okulary te kupiłam na tegorocznych wyprzedażach u mnie w mieście. Zostały one opatrzone w taką piękną torebeczkę, która jest tutaj z takim napisem Firenze 1921. Oznacza to, że w tym roku została założona marka domu mody Gucci. Jest tylko sygnatura Gucci.com i tam polecam Wam kupować. Te okulary, które Wam dzisiaj pokażę, są też u nich na stronie internetowej. Są też bardzo, bardzo podobne modele. Dostałam takie złote opakowanie. Okazuje się, że to opakowanie jest bardzo takie nieporęczne, dlatego że nieporęczne, może po prostu trochę niewygodne, dlatego bo dość ciężko się tutaj je zamyka. Otwierać to jeszcze jako tako, ale zamknąć jest ciężko. Wolałabym dużo bardziej takie zwykłe, klasyczne, skórzane. Okulary już wyciągam, prezentują się tak. Nie chcę Wam teraz za bardzo też tutaj dawać po oczach takie odbicia, no i to wszystko się odbije, ale chyba zaryzykuję i po prostu założę. Wygląda to tak. Tam macie moją toaletkę, tu macie moje okno, tam macie moje łóżko i gdzieś porozrzucane jakieś mnóstwo rzeczy. Więc wszystko teraz, tu macie mojego Samsunga, więc wszystko teraz widzicie. Okulary moim zdaniem są prześliczne. Ja zanim je kupiłam, chodziłam do sklepu chyba z 10 razy, przesadzam, ale 4 razy to ja w tym sklepie byłam i oglądałam te okulary. Okulary, zaraz Wam pokażę, okulary były przecenione także, uhuhu, 50% z, zobaczę, czy to jest ten rachunek, tak, to jest ten rachunek. Cena początkowa 376 franków, mam nadzieję, że to widać, przecenione, czyli 188 franków, czyli bardzo strasznie dużo. To są jedne z takich naprawdę bardzo drogich okularów, zaraz po Chanel i Bulgari. Zastanawiałam się nad takimi Chanel, albo były też złote Bulgari, które były śliczne i one były jeszcze, no tak, zraz droższe od tych. Natomiast pomyślałam sobie, że to już jest przesada, że na razie wystarczą mi takie od Gucci. Dodam tylko, że frank kosztuje teraz, nie wiem ile dokładnie, jest trochę tańszy od euro chyba obecnie, gdzieś tak 3,5 złotego, więc możecie sobie policzyć, ile te okulary kosztowały oryginalnie. Ja oryginalnie nie zapłaciłabym tyle za te okulary, mimo tego, że właściwie tyle kosztują okulary od Bulgari albo Chanel, to uważam, że to jest strasznie droga suma. I tak, te są drogie, ale były warte swojej ceny. Z boku mają taki znak od Gucci'ego, klasyczną, to jak ja to mówię, podkówkę ze złotym napisem. W środku mają napisy. Też tutaj jest napis Gucci Made in Italy. I właściwie one tutaj też mają swój numer seryjny, ale właściwie oprócz tego, jeszcze może istotną rzeczą jest, że tutaj jest taka kuleczka, chcę Wam to dobrze pokazać, która się kręci. A tak poza tym, to one nie mają jakichś takich znaków charakterystycznych czy szczególnych, które pozwoliłyby odróżnić te okulary od podróbek. Nie znam się na tym za bardzo, ale czytałam i no nie ma takich znaków charakterystycznych. Po prostu tutaj musi być numer seryjny i one muszą się zgadzać wyglądem. No i oczywiście ja oprócz tego dostałam też w sklepie, inaczej, powinnam dostać w sklepie kartę, mam kartę, która... Zacięłam się. Oczywiście powinnam dostać w sklepie kartę, która świadczy o oryginalności tych okularów, ale kiedy je kupowałam, okazało się, że gdzieś się im zgubiła i oni jej nie mieli. A pani się na mnie dziś nie patrzyła, bo mi bardzo zależało na tej karcie. No nie wyobrażałam sobie tego, żeby kupić gdzieś, bo to nie było w oryginalnym butiku Chanel od Gucci'ego, może to lepiej Wam powiem na samym wstępie. A to było w moim mieście kupione w takim salonie optycznym, który się nazywa Visi Labzug, Neustadt Passage. I ona właśnie na mnie tak patrzyła, że przecież to jest oczywiste, że one są oryginalne. Ja sobie pomyślałam, kobieto, ja pochodzę z kraju, w którym podróbki to jest chleb powszedni, dlatego zależy mi na tej karcie, bo nie będę wydawać tylu pieniędzy, prawie 800 zł na okulary, które... Tak, no są oryginalne. Nie. Poprosiłam o jednego tą kartę, powiedziałam, że mi na tym zależy i zapytałam, jak ją mogę dostać, jeżeli faktycznie chcę mieć okulary. I pani zadzwoniła do Gucci'ego
I wzięła do mnie adres, powiedziała, że mi przyśle. Ja już słyszałam nawet takie złośliwe, uszczypliwe komentarze, że powinnam sobie zdjęcie zrobić, jak będę skrzynkę pocztową otwierać, bo tam będzie czekać list od Gucci'ego. Ale i też się spodziewałam takiej złotej koperty od Gucci'ego, fajnie by było. No ale nie, pani otworzyła ten list za mnie i przysłała mi po prostu samą kartę. A koperta była od niej ze sklepu. W każdym razie karta świadcząca o oryginalności prezentuje się tak. Jest to po prostu złota karta, taki miodowy gold, złota karta, na której z tyłu jest napisane miejsce zakupu, data zakupu, model. Model pani bardzo inteligentnie wpisała po prostu Gucci, zamiast wpisać Gucci i model tych okularów, ona wpisała Gucci. No i tutaj jest napisane po włosku, bo Gucci to jest włoski tam model, po włosku i po angielsku, że tutaj ta właśnie karta świadczy o autentyczności, oryginalności tego produktu. Karta jest bardzo, bardzo ładna, jest też w takiej kopercie. No i mam kartę. Oprócz tego dostałam takie duperele do czyszczenia. A właśnie, jeszcze w pudełko po otwarciu, może to też jest istotne dla niektórych, po otwarciu ma tutaj szmatkę. Szmatka, jak ja sobie oglądałam podróbki chińskie w internecie, jest dość istotna, bo oryginalna szmatka ma taki napis Gucci, natomiast podróbka ma Gucci pisane w tym innym stylu, taką kursywą i taką inną, bardziej zaokrągloną czcionką. Tutaj w oryginale ten napis jest drukowanymi literami. Szmatka jak szmatka, bardzo fajna. I poza tym wewnątrz jest taki sygnatura, monogram Gucci. To jest taki, ja bym powiedziała, taki flausz chyba. Jest bardzo miłe w dotyku, takie wyścielane. No i pokażę Wam jeszcze raz, jak one się prezentują, może na głowie, bo ja uwielbiam nosić okulary na głowie, noszę to bardzo często, robię to bardzo często i noszę je po prostu tak. Tak jak mówiłam, tutaj te koraliki z boku się po prostu kręcą, można się nimi bawić, co ja też bardzo często robię. No i mam nadzieję, że Wam się podoba w tych okularach, może zobaczycie je w następnym outficie, bo nie mam zamiaru ich oszczędzać i będę je po prostu teraz nosić cały czas. Zamieniam je z moich okularów z H&M za 10 franków. No właśnie mam takie i teraz będę w nich szaleć. Mam nadzieję, że będą mi służyć bardzo, bardzo, bardzo długo. I mam nadzieję, że wytrzymają kilka lat, bo nie planuję sobie kupować następnych drogich okularów. Mam nadzieję, że pasują mi. Ja lubię takie duże okulary, że uważacie, że fajnie w nich wyglądam, bo mi się naprawdę bardzo fajnie podobają. Są bardzo, bardzo, bardzo wygodne. Takie klasyczne okulary ze złotem. Musiało być oczywiście złoto, dlatego, bo mój zegarek Michaela Korsa jest złoty, mam też złote dodatki przy mojej nowej torbie, kuferku Gasa na jesień, więc złoto jak najbardziej, złoto króluje również na mojej głowie, jak widać. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, trzymajcie się, pa pa!